Witam serdecznie, jestem Ani i oto oczywiście kolejna część gry pod tytułem Pogromca Pustki, więc jedziemy. Dobra, pierwsza rzecz to oczywiście moje inwentory. Co tam ostatnio było? Tutaj jest propozycja ze strony widzów, że żeby udać się jednak do Adysa i że nawet gdy już podejmę decyzję, potem jeszcze jakoś tak można to inaczej poprowadzić. Więc może rzeczywiście pójdę do Adysa. Zaraz. Nie wybrałam śledzenia. Śledź. Czy tu jest Adys? Dobra, to lecimy do Adysa i już. Jest ta piękna. Me love you long time. Zobaczymy, co, jak to się potoczy. Nie, stary, tu gadaj. Adysie, spodziewałam się ciebie pogromco. Doprawdy? Tak, wiem, co zostało tobie przekazane. Widzę to w twoich myślach. Może jesteś człowiekiem? Na to pytanie niestety nie mogę tobie odpowiedzieć. Za dużo chciałbyś wiedzieć, a wiedza bywa niebezpieczna w nadmiernych ilościach. Czemu nie chcesz mi tego powiedzieć? Co w tym takiego złego, byś powiedział mi, kim lub czym jesteś? Nie jest to teraz w tej chwili istotne. Dla mnie liczą się teraz ludzie. Chciałbym cię prosić o przysługę, ale to dopiero za chwilę wrócimy do tematu. Najpierw pytania, bo czuję, że w twojej głowie jest ich cała masa. No może wcale nie jest taki zły, jak ten papirus sugerował. Nie wiem, co o tym myśleć. Po prostu nie myśl, tylko działaj. Im dłużej tu siedzimy, tym bardziej pogarsza się sytuacja tych biednych ludzi, którzy powoli tracą nadzieję na uratowanie ich przed zagładą. Jaką zagładą? Jeżeli jakiegoś potwora nazywasz zagładą, to trochę przesadziłeś, gdyż jeden potwór nie stanowi aż takiego zagrożenia. Jak ty jeszcze powinieneś się wiele nauczyć? Co dalej? Sugerowałbym odnalezienie samotnej skały. Znasz chyba tą postać. Tak, i została ona uśmiercona. Po co mamy jej szukać, skoro już nie istnieje? Nie wiem, kogoś ty tam zgładził, ale to najwyraźniej musiał być jakiś zwykły, biedny golem. Czy ty sobie jaja robisz ze mnie? Ależ nie, gdzieżbym śmiał. Po prostu stwierdzam fakt, że samotna skała nadal jest wśród żywych i ma się dobrze. No prawie dobrze, ale jest w dobrej formie. O czym ty mówisz? Coraz bardziej ciebie nie rozumiem. Sugerujesz, że nie zabiłem samotnej skały, tylko zwykłego golema? Dokładnie tak. Wiem, że to brzmi dziwnie z racji tego, że jesteś pogromcą potworów i z reguły nie popełniacie błędów, ale ty akurat popełniłeś, gdyż zlikwidowałeś nie to zagrożenie. W takim razie co mam robić? Odszukaj samotną skałę i wyciągnij od niego informacje dotyczące bestii, która prześladuje rejony południa nieopodal Rzymu. Sądzisz, że jakiś tam golem pomoże mi w zwalczeniu swoich braci? To nie jest jakiś tam golem. Według moich danych jest to nasz generał Tifiliasz, na którym od dłuższego czasu ciąży klątwa. O! Jak mam przekonać Tifiliasza do pomocy, skoro jest on bestią? To, że ktoś wygląda jak bestia, nie znaczy, że nią jest. Zaufaj mi, wiem, co mówię. Po prostu idź na południe od Rzymu, tam ma on swoją leżę. Porozmawiaj z nim i przekonaj go do pomocy. Jako motywację możesz pomóc mu odczynić klątwę, która go niewątpliwie trapi. Postaram się. Bywaj. O kurde. Na generale ciąży straszliwa klątwa, którą należy zdjąć, by dowiedzieć się więcej o tajemniczej bestii, która pustoszy Półwysep Apeniński. Co więcej, w ruinach starożytnej świątyni elfów znajduje się artefakt o bardzo silnej mocy magicznej. Na tyle silnej, by móc stawić czoła bestii, którą Zakon Wrzasków nazywa pustką. Okej. Czy musimy zdjąć klątwę z Tifiliasza? Wychodzi na to, że to był jednak dobry wybór, jeśli chodzi o to, czy miałam pójść do Adysa, czy do Rzymu. Śledź. Gdzie to dokładnie jest?
tutaj. Okej, trzeba, musimy się przenieść do Rzymu. I stamtąd ruszyć. Dobra. Zanim tam wejdę, to może zapiszę. Cholera wie, czy tylko pogadamy i jakoś tam zdejmę z niego klątwę, czy jednak będziemy się tłuc. Siema. Tu gadamy, tu. No dobra, wiem, kim jesteś. Nie musisz ukrywać swojej prawdziwej postaci, Tifiliaszu. W tym ciele wolę, jak się na mnie mówi, samotna skała. Ale niech będzie. Skąd się dowiedziałeś o moim przekleństwie? Wiele się wydarzyło, odkąd zaginąłeś, a raczej się ulotniłeś. Widzisz, ludzie by zaczęli panikować, gdyby się dowiedzieli o mojej prawdziwej postaci. Nie rozumiem tylko jednego. Czemu kazałeś mi na siebie polować? Nie wiedziałem, jak wy, pogromcy, postępujecie z rozumnymi potworami. Zawsze myślałem, że siekacie ich ile wlezie, a dopiero potem pytacie. Obowiązuje nas kodeks, który mówi, że jeżeli istota żywa, magiczna, demoniczna czy innego pochodzenia nie zagraża w jakimkolwiek stopniu człowiekowi, nie należy jej unicestwiać. Zatem pomożesz mi? Tak, ale nie za nic. Czego oczekujesz? Oczekuję od ciebie informacji na temat tej tajemniczej bestii, która was nęka. Po co tobie te informacje? Komu mają one posłużyć? Tylko właśnie, powiedzieć może chodzi o Adysa? Czy cwaniakować? Dobra, będę szczera, trudno. Kapłan Adys wie, jak pozbyć się bestii, ale potrzebuje jej opisu, a podobno jesteś w stanie w tym pomóc. Nie ufam tym zakonnikom. Tifiliaszu, ja rozumiem, że pewne poglądy mogą się różnić między wami a nimi, ale chyba dobro ludzi jest tutaj najważniejsze. Zgoda, ale pomóż mi zdjąć ze mnie klątwę. Co mam uczynić? Ludzie widząc mnie uciekają. Ty nie uciekłeś mimo mojej obecnej postaci. Chciałbym, abyś przyprowadził do mnie pewnego człowieka. Jest to osoba, która bardzo wiele dla mnie znaczy. To jakiś krewny? Można tak powiedzieć. Popytaj w Rzymie o niego. Nazywa się Royson. Znają go z walk na arenie w Koloseum. Jest mistrzem posługiwania się tarczą. Ludzie go uwielbiają. Jego styl walki. Wrócę za niedługo. Dobra, szukamy tego. Czyli musimy wracać do Rzymu. Czy ja tu byłam? Chyba mnie tu nie było. Jakimś cudem. Wyścigi konne, masz konia? No nie. Wróć, jak będziesz mieć i spróbuj pokonać rekord obecnego mistrza. O, chyba do niego muszę zagaić. Wygląda na takiego, do którego można zagaić. Witaj, pogromco. Skąd wiesz, kim jestem? To widać, pełno się tu taki kręci, ale żaden do tej pory nie chciał mi pomóc. A to chyba o coś innego chodzi, jakieś poboczne zadanie. Może ja będę w stanie. Jeśli jesteś w stanie pożyczyć mi 1000 denarów, to chętnie skorzystam z pomocy. Co? Co będę z tego miał? Nie powiem, niektóre rzeczy wymagają tajemnic. Że co? No nie, no to jeszcze nie grali, żeby zapłacić facetowi, żeby skorzystał z mojej pomocy. No nie... Kim jesteś? Ja jestem Ahal i mogę się określić kartagińskim kupcem. Czym handlujesz? Żywnością, bronią, starymi mapami. Rozumiem żywność, broń, ale stare mapy? Na co komu one? Ludzie kupują je, bo podobno są nasiąknięte mocą praojców. Nie pytaj, to wiedzą tylko ci, co byli u nas na kontynencie. Co tu robisz? Handluję. Coś więcej? Próbuję rozkręcić biznes międzykontynentalny, ale brakuje mi 1000 denarów, by zainwestować w coś. Aha. No na razie nie. Stary, wróć do mnie, jeżeli zmienisz zdanie. Dobra. Kasę próbuję wyrywać, cwaniak. No, może być też tak, że w zamian za tą pomoc jest w stanie mi dużo wyższą zaoferować nagrodę, bo w sumie też tak może być. A, to jest fajnie. Moja żona się w burdelu. Może wpadniesz ją odwiedzić? No, może wpadnę. Dzięki za zaproszenie. Ojej.
tutaj te dziewoje to takie bardzo bezpośrednie. Mogę wejść na tą arenę tutaj? W razie czego? A, właśnie, mogę. O, może on. Kim ty do siusiaka jesteś? Jestem pogromcą pustki, a ty pewnie jesteś Royson. O, właśnie. Po czym się zorientowałeś? Po wykrzykniku nad twoją głową. Masz literkę R na tarczy, którą podobno świetnie władasz. Władać można mieczem, a nie tarczą. Tarczą trzeba się bronić, albo... w moim przypadku tylko to drugie. Może chciałbym, abyśmy się udali do twojego znajomego, jeśli mogę tak to ująć. W jakim celu? Nie wiem, nie mówił. Chciał koniecznie się z tobą zobaczyć. Mnie interesuje walka, nie spotkanie. Jakbym chciał spotkań, to zapisałbym się do jakiegoś zakonu. Tam się przytulają i ogólnie jest milusio i cieplusio. Widzę, że do ciebie nie dociera. Dobra. Spuszczę tobie porządny na arenie, a potem idziesz ze mną. I to mi się podoba. Jak przegrasz, to mi oddasz trochę swojego hajsu. Pasuje. Tylko teraz tak, czy na niego zadziała magia? Bo jak nie zadziała, to będzie krucho, bo ja mam ten... No dobra, próbujemy. Pewnie mi hajs zabierze, jak przegram. Nie wiem, czy ja mu coś robię? Chyba mu nic nie robię. Potrzebujesz więcej many. Coś tam ruszyło. Potrzebujesz więcej many. Potrzebujesz więcej many. Come on. Potrzebujesz więcej many. Cholera. No stary, błagam cię, weź już się poddaj. Potrzebujesz więcej many. Kurczę, ale on już jest mocny. Come on! Potrzebujesz więcej eliksirów zdrowia. Oh. O! Spróbuję tego. Na tego cwaniaka. Może to być lepsze rozwiązanie? Zobaczymy. W sumie żywą istotą, więc wszystkie czary powinny mieć jakiś wpływ na niego. Może jakąś lepszą zbroję? 3 do zbroi, 2 do siły. Dobra, kolejne podejście. I co? Już nie ma paska życia. Potrzebujesz więcej many. Ale... No to teraz już znowu nie wiem, bo... Zniknął pasek życia i teraz nie wiem. No to nie wiem.
nie ma życia tego kolesia i teraz co? Teraz nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Nie wiem, co teraz. Nie wiem. Może muszę czekać na to, aż coś się zmieni. W sensie gra sama zareaguje, że go pokonałam, ale ubywa mi moich eliksirów. Kurde. Co ja mam zrobić? No muszę go chyba. O, w końcu. Dobra, no chłopie, taki mi spuścić to jest wyczyn. No nareszcie, bo bałam się, że... Cieszę się, że się tobie podobało. To. Możesz na mnie liczyć, przyjdę we wskazane miejsce, tylko powiedz gdzie. Łatwiej będzie, jak narysuję tobie mapę. No dobrze, już wiem gdzie, będę punktualnie. Fuch, kurza mać, bo już... Potrzebujesz więcej eliksirów zdrowia. Dobra, od razu zapiszę sobie grę. Nie wiem, to będzie na miejscu. O, jest. Jest towarzystwo. Wróciłem i zobacz, kogo przyprowadziłem. Royson. A co to za koleś? Skała. Ty bałwanie jeden. Przez ciebie zamieniam się w coś od dłuższego czasu. Royson. Przeze mnie? Ja cię, stary, nie kojarzę, nie gadam z kamieniami. Zaraz. Czyli powiadasz, że jesteś zaklęty? Skała, tak jakby. Widzisz ten rubin na mojej głowie? Royson, ciekawe, ile jest wart. Skała, o Bożeż, co za typ. Royson, mógłbyś się opanować chociaż przez chwilę. Skała, osoba, po którą cię posłałem, może mnie odczarować, ale musi zrobić coś, co będzie wymagało aktu odwagi, bo jednak jestem żywiołakiem, o cholera. Royson, nie piję, tylko mów. Musisz wyciągnąć ten zacny kamień z mojej głowy, a sam się przekonasz, kim tak naprawdę jestem. O-o. Oj, to nie brzmi dobrze. Droga skało, pomyliłeś się. To nie akt odwagi, to akt głupoty. Royson, dawaj go! O, było się bez większego rozlewu krwi, mam nadzieję. Zafrezjasz? A, to kojarzę typa. Dobra, ja spadam. Do zobaczenia. Pogromco, dziękuję tobie za pomoc. Tak jak obiecałem. Dobrze, słyszałem kiedyś od pewnego człowieka, że widział tam tajemnicze postaci w okolicach miasta Capua. Czym lubki były te postaci? Słyszałeś o przepowiedni, która mówi o bramie czasu i gniewu boków za naruszenie istoty czasu? Tak, coś mi się obiło o uszy. Jestem przekonany, że twory, które widział ten człowiek, nie pochodzą z tego świata, a nawet jeśli to z dalekiej przyszłości, którą sami sobie zgotowaliśmy. Skąd pewność, że to twory przyszłości, a nie jakiś demon albo mag stoi za tymi wydarzeniami? Ta osoba widziała na własne oczy, jakim arsenałem dysponuje wróg. Opowiadał mi o ludziach z metalu, o ciężkim oddechu idących czwórkami w długim szyku, którzy eskortowali dziwne powozy unoszące się w powietrzu. Widział też, jak ci sami ludzie porywali okolicznych mieszkańców. Niestety nic więcej nie pamiętam. Nie pamiętał, bo coś go ogłuszyło. Gdzie spotkać mogę tego człowieka? Problem w tym, że biedak biegł przez cały półwysep, by mi o tym opowiedzieć. Przybył, powiedział parę zdań, po czym padł na ziemi. I ty mu uwierzyłeś? Znam się na ludziach. W jego oczach widziałem strach. Nie sądzę, by próbował mnie oszukać. Dzięki. Weź to twoja nagroda. Kilo w książkę. Okej. Okay. Książeczkę trzeba tam troszeczkę przestudiować. Dobra. Jak sytuacja z zadaniami? Okej, muszę wrócić teraz do Adysa z nowymi informacjami. On wspomniał o żelaznych, stalowych maszynach, więc może jakoś zadaniem się pokryją z tym zadaniem polegającym na tym, by odzyskać córkę tej kobiety, która zleciła mi zadanie. Okej. Widzę, że szybko się uwinąłeś. No ba, ekspresowo.
ale chyba mi opowiedział o sobie, więc mam informację. I co się ciekawego dowiedziałeś? Tifiliarz wierzy w opowiadanie człowieka, który podobno widział to coś. Świadek, trzeba po niego posłać. No nie, on nie żyje, a poza tym nie udało mi się ustalić, gdzie spoczywa. Tym się nie przejmuj, mam swoje sposoby na taką ewentualność. Powiedz mi, co widział ten człowiek? Istoty nie z tego świata, ludzi z metalu i dziwne powozy, które unoszą się w powietrzu. Wygląda na to, że będziemy potrzebowali bardzo starego i potężnego artefaktu powiązanego z legendą o elfiej miłości. A co ty będziesz robił w tym czasie? Ja przeszukam swoje stare księgi i dowiem się, jak wydusić informacje od trupa. Przy okazji może znajdę jakieś szczegółowe dane na temat tajemniczych przybyszy, co do których mam pewną teorię. Podzielisz się nią? Nie, to tylko czysta teoria póki co. Opowiedz mi tę legendę. Stare elfie opowiadania mówią coś o parze kochanków, którzy byli w sobie zakochani tak mocno, że moc ich miłości została przeniesiona na zwykłą laskę, którą ojciec kochanka wystrugał z pnia dębowego. Oczywiście sama miłość nie dała tej mocy lasce. Według pewnych zapisków para kochanków była prześladowana przez damy nocy. Pewnego razu po prostu kochanek został opętany, a elfia narzeczona, widząc jak jej ukochany zamienia się w bestię, postanowiła, że odda swoją duszę pod opętanie jednej z dam nocy, by podzielić los ukochanego. Jednak ku wielkim prowokacjom i chęciom żadna z dam nocy nie opętała elficy. Dręczyły ją za to, wywołując mroczne wizje śmierci w najbrutalniejszych postaciach. Pewnego dnia elfica nie wytrzymała i się zabiła w najzwyklejszy sposób. Otworzyła swoje żyły. Wtedy opętanie ukochanego zeszło jak katar po przeziębieniu. Kochanek, widząc swoją lubą, która leżała we krwi, wziął jej ciało i zrzucił się z nim w przepaść. Los tak chciał, że laska, która była w ich domu, nasiąkła krwią ukochanej, która zginęła, popełniając samobójstwo z powodu mrocznych snów i wizji. Laska ta posiada swoją moc dzięki wielkiej więzi tych dwoje, a zyskała jeszcze mocniejszą, kiedy opętanie minęło i ukochany udowodnił, że bez swojej drugiej połowy również nie umie żyć. To dość skomplikowana historia, ale często tak bywa, że źródłem mocy jest jakieś silne uczucie. Zgadza się. Ja stosuję czarną magię, ale nie ma ona tak potężnej siły jak ta laska, po którą chcę wysłać ciebie. Właśnie na co tobie taka siła? Nie wiemy, z czym dokładnie mamy do czynienia. Może to być jakiś zwykły, zmutowany potwór, lecz jeśli byłoby inaczej, to wolę mieć zaplecze awaryjne, które zabezpieczy nas w razie takiej potrzeby. Przezorny, zawsze ubezpieczony, dokładnie. Dokładnie tak. Zabieram się do pracy. Dobry pomysł. Daj swoją mapę, zaznaczę tobie miejsce, gdzie znajduje się dokładna lokalizacja tego artefaktu, należącego do dwóch elfich kochanków. Adysie. Słucham. Czemu zaznaczyłeś miejsce, w którym nic nie ma? Jest. Czasem trzeba się tylko rozejrzeć. Chyba powinniśmy przeszukiwać raczej stare elfie ruiny, by znaleźć przedmiot należący do elfów. Czy ja coś mówiłem o ruinach? Nie. Zatem bywaj. No właśnie. A czym on ma? Mogę się z tego wycofać? Chyba nie mogę. Powiedz mi o sobie. Nie mam zamiaru o sobie opowiadać, gdyż ta informacja jest tobie niepotrzebna. O nie. Zabieram się do pracy. Bo już myślałam, że znowu nie wyjdę z dialogu. Dobra. Zaznaczył mi na mapie, tak? Cały czas mam wrócić do kapłana Addysa, no ale to chyba się powinno zmienić. Czy jak? Że teraz mam szukać tej laski magicznej. Śledź. A tutaj jest coś. Przy Akonie. Co ja mówię? Przy Akonie, przy kapuła. To może to jest to zadanie z tą laską, mam nadzieję.
Może chodzi o to, że to zadanie jeszcze jest połowicznie zrobione. No nie wiem, no mam nadzieję, że o to chodzi. Dobra, to lecimy tam w okolicy tej kapuły. Okej, według mapy tutaj powinien być coś, co będzie mnie interesowało. No, czy jestem tutaj? Coś związane z linią fabularną. Okej, to tutaj się zatrzymam. Może jak przejrzę jeszcze raz już nagrany materiał, to może jakiś pomysł mi wpadnie do głowy. Chyba, że ktoś zechce mi oczywiście doradzić w komentarzu, bo mam wrażenie, że no przeszukam absolutnie tutaj wszystko. Wszystkie punkty poklikałam, wszystko to, co dało radę, to co. No, wszystko właściwie wyklikałam, że tak powiem. Każdy obieg, każdy krzaczek, każde drzewko, no chyba, że rzeczywiście nadal czegoś nie widzę. Ale wydaje mi się, że jeżeli to jest to, jeżeli dobrze trafiłam, to, no, to interakcja powinna jakaś być. Nie wiem, czy ja czegoś nie widzę, bo mapa mi pokazuje, że tu jest ważny obiekt dla zadania fabularnego. O, tutaj. Ja jestem właśnie w tym miejscu przed miastem Kapuła. I ja nie mogę tego znaleźć, bo wszystko wskazuje na to, że to jest zaznaczona ta magiczna laska, że ona tutaj gdzieś powinna być, ale nie wiem, no łażę, kręcę się, zwiedzam, klikam wszystko po kolei, to jakiś chyba rodzaj studni, to klikam, każdy krzaczek klikałam, każde drzewko, każdą skrzynię i nic. I nie wiem, czy jeszcze coś muszę zrobić, czy coś muszę posiadać, nie mam pojęcia. Czy ja czegoś naprawdę nie widzę, ale no mam wrażenie, że już wszystko tutaj naklikałam się. A tutaj do tej przestrzeni nie mam dostępu, będąc w tym miejscu. Więc nie wiem, może rzeczywiście czegoś nie widzę, trudno mi powiedzieć. No. Próbuję, ale nie jestem w stanie znaleźć niczego w tym miejscu. No nic. Także w tej części to będzie wszystko. Dziękuję za wszelkie zainteresowanie tym, co robię oczywiście. Dziękuję za każdą subskrypcję i za każdą łapkę w górę. Dziękuję i do usłyszenia.